Cześć robaczki, to znowu ja. No tak, teraz już bez jakiejś melancholii i innych różnych dziwnych powrotów do przeszłości przechodzę do meritum sprawy. Włosy z Jessica Simpson, znaczy jej autorstwa w sensie. Tak, no i te włosy, ja mam je w kolorze blond. Mają taką długość, już Wam pokazuję opakowanie. Opakowanie wygląda tak i tutaj jeszcze w komplecie była taka spinka zwykła, taka, no, taka spinka była. Ja za nie zapłaciłam 67 funtów. Ja je kupiłam po tym właśnie, jak mój genialny pomysł okazał się wcale nie takim genialnym. A ja przedtem miałam włosy takie normalne, składające się z kilku części, te na klipsy. Tylko, że to nie była jedna całość, tak jak tutaj, tylko no, takimi klipsami, na takich taśmach, na taśmach. Ja Wam powiem szczerze, że ja byłam bardzo zadowolona z tych włosów, ale jakoś przy którymś kompaniu coś chyba źle zrobiłam, znaczy przy myciu ich, ja coś źle zrobiłam i one mi się strasznie zniszczyły i zamówiłam sobie drugie, ale że ja już w międzyczasie zdążyłam kolor włosów zmienić, to zamawiałam je z eBaya i okazało się, że z kolorem nie trafiłam gdzieś tam. Aha, ja je później zaniosłam do swojego fryzjera, no bo rzekomo można było je farbować i Paweł mi je zafarbował na taki odcień, jaki ja miałam. Ale później też znowu coś kombinowałam i te włosy w końcu zostawiłam i nawet nie wiem teraz, gdzie one są. Wiem, dałam koleżance, wiem. No, no i sobie właśnie kupiłam te, bo stwierdziłam, że takie fajne są, takie mięciutkie i takie, takie wywinięte. No i że na jednej taśmie, no to będzie dużo wygodniejsze niż tam grzebać się z kilkunastoma tymi klipsami. No i tak, ja tutaj mam w środku taką, taką gumę i one są tak właśnie do tego przymocowane i ta guma w tą stronę się rozciąga, także jak ktoś ma większą główkę troszkę, to spoko, to się naciągnie. I do tego w komplecie jeszcze była, mówiłam to? Że była taka spinka? Chyba mówiłam. No, w każdym bądź razie, jak to się przypina? Ja teraz postaram się troszkę od Was odwrócić. Powiedzcie. No, ja Wam pokażę teraz, jak ja to przypinam. Tylko potrzebuję jakąś spinkę. Ale jestem niezorganizowana dzisiaj, matko. Dobra, wezmę gumkę. I teraz można zrobić to na dwa sposoby. Widzicie w ogóle? I teraz tak, albo można tą górną partię włosów sobie tutaj spiąć. Tak o. I przypiąć to tutaj na środku tymi klipsami. Jeden, tutaj dwa, tutaj te dwa po bokach. Ja mam nadzieję, że w ogóle nie słyszycie. I tutaj te dwa pod spodem. Ja je sobie wpinam. To nie jest jakoś szczególnie trudne. No i czekajcie, ała. Tylko to też trzeba później sobie jakoś ułożyć. Czekajcie, muszę sobie lusterko wziąć, bo ja się w ogóle nie widzę. Ale jestem niezorganizowana, matko. No i tak one wyglądają. Tak one tutaj są, tylko że jak ja bym je tutaj jeszcze podtapirowała sobie tą górę mocniej. No, no to tak one, słuchajcie, wyglądają. Teraz ten mój kolor wcale nie jest dobrze dopasowany do akurat do tych. I tak to wygląda z tyłu. Tak to wygląda z tyłu. One są i tak to wygląda pod spodem. Tak o. Nie wiem, czy to widać. No tak to, tak to w każdym razie wygląda. I jak się zepnie gumką. Gdzie jest ta moja gumka? No nie mam, nie mogę znaleźć, ale nie chcę przedłużać głupio. No i tylko nie można sobie tutaj, bo wtedy tutaj te widać i dla niektórych jest to fajne, dla niektórych nie. I tak wyglądają te włosy. Fajne, powiem Wam szczerze, że one są fajne. Ja je kilka razy zakładałam i nigdy w nich nie wyszłam z domu, nigdy. Nie wiem, one dla mnie są takie, może przez to, akurat przez tą fryzurę. Że one są takie, czekajcie, że one są takie mocno wywinięte, no to są takie nienaturalne,
No ja nie wiem, o co mi chodzi. Ja już kilka razy chciałam je na eBay wystawić. Jezus, jak ja wam tyle chcę powiedzieć, że potem aż mi zadyszka łapie. No ja chciałam kilka razy wystawić na eBay, ale stwierdziłam, że ja je wystawię, a za jakiś czas znowu mi sieknie i znowu będę bez sensu wydawać pieniądze, więc nie. No, a drugi sposób to jest taki, niby to ma lepiej wyglądać. Drugi sposób jest taki, że... Au. Jezus, jak ktoś będzie mnie oglądał, to ja myślę, że ja na tyle jakaś psychiczna jestem. Przypina, odpina. Tak, a drugi sposób jest taki... Czekajcie, bo ja gumki szukam. Wiecie co, ja wszystko gubię. Zawsze i wiecznie. I ja po prostu położę coś na jakieś miejsce i mi się wydaje, że na 100% to ja tam wkładłam. A okazuje się, że wcale nie. Dobra. Dobra, jakoś może sobie poradzę. No i tak, no i znowu. Może bym się odwróciła, żebyście widzieli. No i znowu tutaj spinamy tą górną część włosów. Tak, o. I te włosy tutaj związujemy sobie w taki kucyk. Widać? Związujemy sobie w taki kucyk. I teraz bierzemy te włosy i dokładnie tak samo je przypinamy, tyle tylko, że już nam nie będą jakby z pod spodu wychodziły tamte włosy, to znaczy te nasze. No ja mówiłam, że ja w tłumaczeniach kiepska jestem, kurczę. No i te na dole i te po bokach. Czekajcie, bo tu jedna się odpina. Na dole, po bokach. Ale jaga ze mnie, kurka, rurka. No i te rozpuszczam, grzywą zasunę. No i tak to, słuchajcie, moi drodzy i moje drogie wygląda. A i z tyłu coś mi nie wyszło. Jakiegoś mam guza. Czeka. No i widzicie, i dlatego nie jestem do tych włosów przekonana. No i tu mi coś odstaje, no ale dobra. Ot. No tak to wyglądają te włosy i powiem szczerze, że sama idea tego jest całkiem niezła. Natomiast to się nie do końca tak sprawdza, jak powinno się sprawdzać i jak ja sobie oglądałam filmiki, jak to Jessica Simpson sobie to przypina, to mówię, Jezu, ale super w ogóle. No nie, super nie jest, no nie są ani jakieś super ekstra fajne. No jak, słuchajcie, no jak tak to jest przypięte i ja chcę zrobić sobie tego kucyka, no to... To zobaczycie zaraz, jak to strasznie widać wtedy. Widzicie? Tutaj one się automatycznie wyginają. No i te klipsy widać. No i wyglądam jak jakaś nienormalna. Naprawdę miała problemy ze sobą. No. Ja nie wiem, czy ja wam w ogóle pomogłam tym. No ale chciałam wam tylko pokazać, że tak naprawdę to jest dosyć drogi interes, a wcale nie jest wart tych pieniędzy. I jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić sobie takie włosy, znowu się zadyszałam. Czy kupić sobie takie włosy? Ściągam to w górze. Czy kupić sobie takie włosy, czy może jednak lepiej na tych taśmach? No to ja zdecydowanie bardziej wolę włosy na taśmach. Te wcale nie są fajne. A najbardziej to ja lubię swoje włosy, słuchajcie. Których sobie pewnie teraz powyrywam multum. Ale ja taka właśnie jestem śrota. Dobra, są moje włosy i strasznie daję w głowę, że grzeję. Niesamowicie. Dobra, to pa. Buziaczki.